Czarno na białym witamy bardzo serdecznie w ostatnim w tym roku odcinku naszego pierwszego w Polsce show w toku. Dziś u nas wielu gości, a pierwszym z nich jest ponoć najprzystojniejszy poseł. A? Tak, w PiSie. Zanim zaprosimy drugiego gościa, to zobaczymy fragment teledysku tego gościa. Proszę Państwa, zapraszamy naszego drugiego gościa, kontrowersyjną wokalistkę Sarę May. You make me feel, you make me feel, baby. Chcę tylko Ciebie, bez Ciebie nie ma nic. Chcę tylko Ciebie. Brawo! Gdzie się mamy? Może z tej strony, tak? Z tej strony. Tak, zapraszamy. Usiąść. Sara, ty świetnie śpiewasz. Nie kadząc ci za bardzo. Nie, nie kadzę ci. Dziękuję. Profesjonalistka. Paweł, co ty na ten temat? Znasz się troszeczkę na muzyce? Show biznes? Coś w swoim klimacie czy nic? No ja jestem, moja córka jest w szkole muzycznej, także można powiedzieć, że chcąc, nie chcąc muszę się trochę znać na muzyce. Najpierw znosiłem fortepian w domu, a teraz znoszę trąbkę. Także z wokalem, jest ciężka sprawa, z wokalem mniej mam do czynienia, ale że tak powiem z głębi trzewi ten głos tutaj dochodził. Wzruszył, poruszył. Najważniejsze, żeby trafiało do ludzi, a ludzie nie powinni się znać na wokalu, bo to jest zupełnie inna kategoria. Najważniejsze, jeżeli trafia. Mam nadzieję, że trafiło. Zrobiłam to prosto z serca, specjalnie. Tak. Sztuka ma to do siebie, że albo powinna się podobać, albo nie i tyle. Myślisz, że poseł PiS może być szczery? Poseł PiS może być szczery, ale myślę, że poza kamerami. Widzisz, Paweł, jak cię podsumowała? Nie, no bo trochę jest tak, że... Dobry polityk nigdy nie jest szczery przed kamerą. No tak, ale też musi być ten pułap, którego nie przekracza, bo jednak też jeżeli się... pozbędzie całej szczerości, to w ogóle staje się taką pustą kukłą. Pewnie, nie może przecież mówić, że jest blondynem, jak nie jest. To mam taki test w takim razie na szczerość. Kamerami, bo przecież jesteśmy poza kamerami. No tak, i na wyluzowanie się przede wszystkim. Tak, ja bym chciała, jeżeli można każdego, kto jest szczery, nauczyć się śpiewać, to chciałabym, żebyś spróbowała, żeby jakoś tak zachęcić albo nauczyć Pawła refrenu swojej piosenki. Tylko czy w ogóle pan Paweł ma na to ochotę, bo to jest podstawowa sprawa. Jeżeli osoba nie chce, to się nie nauczy. Nie wiadomo, co by się działo. Nie, ja każdemu wyzwaniu staram tak, się sprostać. Dobrze. Czyli co, próbujemy. Ale to jakieś oddechy trzeba rozluźnić, jak to trzeba, wiesz, to... Nauczyć śpiewać się nie da przez 5 minut, nie da się przez rok i nie da się przez 2 lata. I taka jest prawda, więc tutaj nie liczę na jakieś wielkie postępy przez te 5 minut nasze dzisiejsze. Zaskoczył mnie. Chyba, żebym w chórze kościelnym jakimś śpiewał. Ale ja właśnie nie wiem, jaki jest ten poziom, którego startujemy. No niestety poznaliśmy się dopiero dzisiaj. Tak więc... chciałabym poznać najpierw umiejętności, jeżeli na przykład pan Paweł potrafi zaśpiewać jakąś kolędę, teraz taki czas, to zobaczymy, czy po prostu w ogóle ma słuch. Bo jeżeli nie ma słuchu, to też ciężko. Albo może jakaś piosenka harcerska, kolenda może też fajna, ale może harcerska. Cokolwiek, może harcerza gdybyś mamy. Miał gitarę, jest taka, tak? Gdybym miał gitarę, to chyba wszyscy znają. Gdybym miał gitarę, to bym na niej grał. Opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam. Opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam. Nie ma czego uczyć. Słuchajcie, i oto dzieci, nasza publiczność Pawła. Słuchajcie, jak tata zaśpiewał? Pokażmy to. Mamy to? Podobało się? Może być? No my czasami w domu śpiewamy, ponieważ Julia i Kacper też próbują grać na gitarze. Ja jako ćwiczą harcerz chociaż?
porządnie? No, teraz trochę mniej, bo Julia gra na trąbce. Natomiast no, w wakacje zabieramy gitarę. Ja mam takie swoje stare śpiewniki harcerskie, odręcznie pisane i tam przelatujemy te śpiewniki non-stop. Także trochę ćwiczymy tylko w wakacje, przy ogniskach.